słuchajcie, zaczynamy fajną zabawę coroczną, już cykliczną. Chciałem Was bardzo serdecznie powitać na tej zabawie zwanej Hubertusikiem. Hubertusikiem, ponieważ jest to, no, jesteście powiedzmy najmłodszą ekipą, ale niekoniecznie wiekiem, tylko najmłodszą ekipą jeźdźców. Tak na marginesie, no, co roku jest coś nowego. W zeszłym roku była to konwencja taka troszkę podchodowa. Były po drodze przeszkody, znaczy były miejsca, gdzie ten lis zostawił swój trop. Wspomagają nas w tym roku leśnicy. W tym miejscu, gdzie tamten lis był, tam chyba leśnicy go tropią i prawdopodobnie też tam będą. I nowością będzie to, że jak dojedziemy, będziecie szukali tego lisa, to później trzeba konie rozsiodłać, wprowadzić na przygotowany paton. One tam sobie będą biegały, a dla Was będą atrakcje dodatkowe w formie pieczenia kiełbasek, tam jakieś inne atrakcje też leśnicy przygotowali. W zasadzie to wszystko, jesteście w większości naszymi jeźdźcami jeżdżącymi regularnie, konie znacie. Myślę, że nie będzie problemu i będziecie się bardzo dobrze bawili. Tego Wam życzę. Bezpiecznej, wspaniałej zabawy. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, witam szczególnie opiekunów, rodziców, bo widzę, że przyjechali tutaj, przybyli się Państwo ze swoimi pociechami. Oczywiście zapraszamy na finał tej dzisiejszej imprezy, który odbędzie się na Polanie Halali. Sprawy organizacyjne pozostawię innym osobom. Ja szczególnie serdecznie witam, dotarli tutaj do nas na rozpoczęcie przedstawiciele Lasów Państwowych, bo chcę Państwu powiedzieć, że ta impreza dzisiaj odbywa się przy współudziale Lasów Państwowych i bardzo dziękujemy za przybycie sygnalistom. Którzy uświetnią tą imprezę nie tylko tutaj na rozpoczęciu, ale również w części finałowej. I dzisiaj bawią się najmłodsi. Impreza nazywa się Hubertusik i w tej konwencji takiej myśliwsko-jeździeckiej będziemy dzisiaj spędzać czas w plenerze. Dziękuję bardzo. Uczestnikami naszej uroczystości dzisiejszej są w osobach prowadzących prezes klubu jeździeckiego Michał Adamkiewicz na korusie. Drugą osobą prowadzącą, bo jest założenie, że grupa się może podzielić, jest pani instruktor Maria Mikołajewska na korusie. Najmłodsi uczestnicy to Martynka na halucynacji, Lenka na zekorcie, Malwina na baletce, Julka na bartku, Maja na tamizie, Dorotka na kamie,
Magdalenka Nagali, asystująca Natalia na pokerze Urbisy Piotrysiu, również asystująca Wiktoria na Pertesie, na kostaryce Małgosia, Sabina na Kwiatki, Klara na Bleku, Zorzka na Pisance, znowu Zorzka na Jantarku, Marysia na Ludwiku, największym naszym koniu, Wiktoria na Karmasiu i Vanessa na Kilimandżaro. Dzisiaj rozpoczynamy cykl imprez związanych z tradycyjnymi obchodami urodzin świętego Huberta. Zamysł obchodów zrodził się w Saksonii już w XV wieku, a do Polski zawitał w XVIII wieku za sprawą króla Augusta I Sasa. Święty Hubert jest patronem jeźdźców, myśliwych, leśników, matematyków, lunatyków i sportowców. Teraz co roku mobilizujemy się na urodziny świętego Huberta na przełomie października i listopada i gonimy po lesie lisa, angażując rzeszę ludzi do wspólnej zabawy, obcując z naturą. Z tego powodu jesteśmy tutaj dzisiaj. Prawdopodobnie gdzieś schował się lis. Lis jest chytry, trudno go będzie pewnie znaleźć. Rozglądajcie się wszędzie. Jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie witam na imprezie Klubu Jeździeckiego Deresz, ale współudział, zresztą Państwo widzicie, współudział zapowiedziała ekipa Lasów Państwowych i już tam i stoisko. Także myślę, że Państwo już się zapoznali. No ale teraz nastąpi finał, bo najmłodsi jeźdźcy będą szukali lisa. Nie będą go gonili, bo mógłby im uciec on dosyć szybko z umeka, ale będą szukali. Wiemy, że tutaj za sprawą tych właśnie leśników, myśliwych, oni gdzieś go tutaj przepłoszyli i gdzieś się na pewno tutaj schował.
Także teraz króciutko o zasadach do najmłodszych jeźdźców. Słuchajcie, szukacie stępem. Uważajcie, odjeżdżając samodzielnie na koniu. Pamiętajcie, że koń jest zwierzęciem stadnym i żeby za daleko się nie oddalić, bo on może w każdej chwili sobie wrócić galopem do stada, które gdzieś tam zostało dalej. Szukamy stępem. Jeżeli ktoś zakłusuje, będzie dyskwalifikacja. Na jakim terenie tutaj zapytam, bo panów leśników, tutaj jest taki leśnik z aparatem, na tym terenie, na polanie, tak? Proszę się nie zbliżać za blisko chyba tych stoisk, również otwartego padoku, dla wypasu dla koni. Życzę powodzenia. Oczywiście jak znajdzie jeździec Amazonka, właściwie, bo nie mamy żadnego jeźdźca Amazonka, która znajdzie, wysoko ręka w górę i krzyczy hej! To jest sygnał pojmania uciekiniera i wracacie tutaj do tego szyku, to nastąpi dekoracja i gratulacje. Uwaga, 3, 2, 1, start! Dopełnił się finał dzisiejszej zabawy. Lis został pochwycony, właściwie znaleziony przez naszą Amazonkę Lenę. Na cześć Leny, zwycięzczyni, trzykrotne hip hip. Ura! Hip hip. Ura! Hip hip. Ura! 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 Lena, ciebie poprosimy teraz, ten lis ma cenną dosyć zawartość. Musisz tą zawartość odbezpieczyć. Odbezpieczyć i zobaczyć, co tam w brzuszku tego lisa jest, bo tam prawdopodobnie jest coś. Dasz mi tego liska, ja rozdam, tak? Niespodzianka dla. Macieju, troszeczkę może znowu. Niespodzianka dla pozostałych dzisiejszych uczestników. Małe liski. Małe lis. Coś tam nie działa z tym nagłośnieniem. Ja bardzo proszę Witę, że dołączył do naszego grona burmistrz gminy Koronowa, pan Patryk Mikołajewski. Ja poproszę do uroczystości dekoracji, poproszę pana burmistrza i również jednego z przedstawicieli Lasów Państwowych. Halo, słychać? Panie Januszu, tak, zapraszamy. Pan Janusz, please. Zwycięzców na polowaniu honoruje się specjalnymi hejnałami, sygnałami myśliwskimi. Więc tu mój kolega Marcin Leśnik z Nadleśnictwa Różanna przybliży wam troszkę te sygnały. W tej chwili prosimy o sygnał lis na rozkładzie, bo lis został znaleziony, tak? Lis padł, musi być sygnał lis na rozkładzie. Aha.
Bardzo dziękujemy. Prosimy o cichutkie brawa. A teraz, moi drodzy, jeden z najważniejszych sygnałów dzisiaj, czyli król polowania, bo w końcu ktoś upolował tego lisa. Ktoś został królem polowania. Prosimy o króla polowania. Przygotują się do rundy honorowej. Thank you.